Siema, tu Pyza w kolejnym filmie. Tym razem zaprezentuję Państwu na moim filmie fotel Armadal. I cały osprzęt do niego, czyli dzisiaj zajmiemy się fotelem, podnóżkiem i dwoma półkami bocznymi oraz ramieniem. I zaczynamy najnowszy film, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec lub ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. Jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zademonstruję Wam fotel Armadal, jak to się prezentuje w całości. Rozłożymy go, doczepimy dwie półki boczne, które zakupiłem, oraz podnóżek, ramię, arm do podtrzymywania wędek, no i uchwyty. I zobaczymy, co i jak. Więc zapraszam jeszcze raz na najnowszy film. Oto z prezentacji tego fotela. W końcu ciepło się zrobiło i trzeba było nakręcić materiał jakiś. Tutaj wszystkie dodatkowe ograniczniki pod nogi cięższe, grubsze, 25. W komplecie przy fotelu. I tak mówię, całość w torbie, fotel, dwie półki boczne oraz podnóżek mieszczą się w torbie przenośnej. Jest duża, pojemna. Jedziemy, odstawimy to na bok i spróbujemy rozłożyć najpierw nasz fotel. Regulowane i teraz nogi do tego fotela. Mamy okrągłe, fotel jest zrobiony na nogach 36, więc powinien być stabilny. I oraz dwie pod półkę boczną i dwie następne, które będą pod podnóżek. Pomalutku, powolutku pokażę, zaprezentuję Wam, jak to mniej więcej wygląda przy tym idealnym, jak dla mnie, fotelu. Mamy tutaj w fotelu regulację kąta przy nogach, fajne rozwiązanie. Najpierw rozłożę fotel, a później doczepię podnóżek, tak aby była całość. I zobaczycie to, jak w całości się z bocznymi półkami oraz z podnóżkiem prezentuje. OK. Dwie już mamy, następne dwie. I tak się prezentuje. Nasz fotel. Jedna
druga. I tak w całości prezentuje się nasz fotel. Baja, wygodny, regulacja, można sobie poleżeć, różny kąt, tak aby móc przy dłuższym wędkowaniu sobie odpocząć. Tak się prezentuje ten fotel. Jest bardzo wygodny, drodzy Państwo, bardzo wygodny, wysokie z tyłu, tak aby nam zasłonić fotel, ma rozsuwane, można wyciągnąć, uprać, tu mamy poziomnicę, aby to wypoziomować. Jak ktoś potrzebuje, idealnie, zobaczcie, kropeczka, idealnie wypoziomować, aluminiowy, wygodny i kolorystyka też fajna, bo czarno-niebieski. Tak prezentuje się w całej okazałości ten nasz fotel. Tak powiedziałem na początku, okrągłe nogi 36 mm, waga 7 kg, 7800, waga całego samego fotela, max obciążenia, czyli 120 kg. 120 kg może utrzymać ten nasz fotel, więc taki potężniejszy wędkarz, wędkarka śmiało mogą siąść, klapnąć przy tym fotelu. Wymiary transportowe 72 na 68 i przy złożeniu 25 cm grubości ma po złożeniu ten fotel. Tak to się prezentuje. Teraz weźmiemy się za zmontowanie podnóżka. Tak wygląda podnóżek do krzesła Flagman Armadale. Wymiary 69 na 44, w zestawie dwie nogi teleskopowe o średnicy okrągłe 36 mm. To do półki bocznej, a w komplecie do tego podnóżka były dwie krótsze nogi, oczywiście na D36, z tym, że cieńsze są na dole, regulacja góra-dół przy tym podnóżku. Zamontujemy teraz podnóżek do fotela i zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda. Tak jak powiedziałem wcześniej, można regulować kąt. Możemy z tyłu, z przodu, z boku brać to. Po prostu, tak mówiłem, można regulować kąt na boki. Skręcamy i mamy już gotowy podnóżek. Teraz skręcimy, zobaczymy, czy wytrzymuje mój ciężar. Zobaczcie, jest idealnie. Tapniemy sobie
i mamy w tej pozycji wyżej, niżej, w zależności jak ktoś potrzebuje, obniża, podnosi, ale mamy idealnie. W całej okazałości i tak mniej więcej to wygląda. Opuścimy trochę niżej. Tak i tutaj. I taki zestaw, fotel z podnóżkiem akurat do wędkowania. Może nie tak mobilny, bo swoje waży. Ale jak już się rozłożymy, to mamy komfort w łowieniu, wygodę i jest po prostu idealny. Idealny do wędkowania dłuższego. Nie męczymy pleców. Mamy regulację, że możemy sobie poleżeć, odpocząć i przede wszystkim jak w błocie na nierównym terenie jesteśmy, możemy podnieść nogi pod nóżek i nie brodzimy, nie siedzimy w błocie i jest po prostu wszystko tak należy. Teraz zajmiemy się półką boczną, którą zakupiłem do tego fotela. Dwie nogi wspomagające, ale cieńsze. Nie 36, były w zestawie. I teraz oto ten sprzęt. Zamontujemy go. Tutaj, drodzy Państwo, mamy inne rozwiązanie. Mamy adapter, który wyciągniemy i możemy tą półkę boczną gdziekolwiek sobie przyczepić, czy tutaj, w tej pozycji. Ale myślę, że tu by mi przeszkadzała trochę. Można tutaj coś innego przymocować, więc myślę, że w tym miejscu będzie, powiedzmy, odpowiednia. A nad wodą wszystko się zweryfikuje. Zobaczymy wtedy, co i jak. Na tą chwilę dla zaprezentowania Wam tego fotela i dodatków zamontuję z tej strony. Skręcamy i tak prezentuje się półka boczna, którą możemy z której bądź strony, do której bądź nogi przyczepiać. Ja w moim wypadku przyczepiłem do tyłu, ale dobrze też można do przedniej nogi u fotela. Dostęp do przynęt jest trochę ograniczony z tego względu, że dałem ją na tył. Więc w moim przypadku na następny raz, jak nad wodą, damy ją z przodu, dlatego że z tyłu po prostu przy łowieniu mamy dostęp do przynęt. Parawan, który zasłania przed słońcem, dokręcimy. I wtedy nam się nie składa
i mamy tutaj wolną stronę, do której możemy ramię lub podpórkę przymocować, siatkę, różne dodatki. Wymiary tego stolika, drodzy Państwo, to 52,5 na 40 i 49 grubości. Waga stolika 3 kg 300 gram, maksymalna wysokość 85 cm i pasują też do nóg 36, tagi są po prostu pod 25. Tak, w komplecie dodane dwie nogi. Teraz mamy kolejną półkę boczną. I tak samo zamontujemy ją. Letka aluminiowa rama, też według gustu, czy z tyłu, tak aby przód mieć wolny, czy z przodu. Ja w tym wypadku zamontuję to z przodu i zobaczymy, co jak wyjdzie. Skręcimy delikatnie. Do tego są dwie na 30 nogi na 36 mm. Więc najpierw nogi, a później zamontujemy to pod fotel. Tak jak mówię, w moim przypadku będzie to z przodu, a zobaczymy, jak to będzie mniej więcej wyglądało nad wodą, tak aby wszystko było poręcznie. Na dół sam skręcimy, tu żeby mniej więcej równo było. Tu uchwyt do przenoszenia, noszenia i tak mniej więcej to się prezentuje. Do tego torba, którą wkładamy i mamy oto półkę boczną. Tylko w tą stronę, drodzy Państwo, i tak to się prezentuje. Półka boczna wykonana z miękkiego materiału, z dwoma nogami, w komplecie 36 i waga całkowita 3600 waży ten cały boczny stolik wraz z torbą. Wymiary 80 cm na 52 oraz grubość 6. Półka, jak widzicie, jest wyjmowana torba z rzepami do przymocowania do ramy, rozsuwana na dwa zamki i tak wygląda po rozłożeniu. Nie jest wielka, no ale pomieści najciekawsze, najbardziej potrzebniejsze nam przynęty, rzeczy, akcesoria wędkarskie nad wodą. Fajnie jest tym, że można ramę później osobno odkręcić, a torbę jako bagażową przenieść bezpośrednio z przynętami. Nie trzeba z torby wyjmować. Zobaczcie sami. Bezpośrednio możemy przetrzymywać to przynęty nasze w tej torbie, później tylko nad wodą. Przychodzimy, wkładamy i mamy gotowe przynęty, różne rzeczy do łowienia. Z tym jest jeszcze dobrze, drodzy Państwo, że półka boczna ma z boku takie narzepy,
że możemy ją wziąć, przymocować, przykleić na boki i mamy wtedy zabezpieczone od słońca, od wiatru, od kolegów, którzy rywalizują z nami na zawodach czy nad wodą, i mamy wszystko poukładane tak jak należy. Widzicie, pod ręką przynęty, sporo tego wchodzi, osłona od deszczu, wiatru, słońca. Wystarczy tylko zamontować to, zapiąć i mamy wszystko pochowane. I tak to mniej więcej wygląda druga półka oraz ta, podnóżek, fotel. Teraz weźmiemy się za rozłożenie ramienia do naszego fotela, podnóżka oraz tak, aby to wszystko hulało. Też widzicie, nie było kiedy rozłożyć jeszcze, wszystko nowy nabytek, wszystko nowe, więc teraz czas na ramię. Zobaczcie sami. Wyjmiemy tylko nasze podkładki pod 25, bo będziemy montować to ramię na 30 na 36 nogach, więc musimy wyjąć obydwie. OK, i mamy ramię przymocowane, w zależności jak będziemy potrzebować wędkować, czy na rzece, do góry, w tej pozycji, czy na wodach stojących u dołu. Można tak, tak lub tak, jak to mniej więcej według uznania, jak to mniej więcej woli. I w tej pozycji do kija, tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście można z góry, podpórki różnej firmy są, odpowiednie sobie dobrać pod to ramię z Armadal. Weźmiemy niżej, tak na wodę stojącą. Skręcimy. I ramię od Matrixa do tego kompletu. Szybko złączka. Jednym przyciskiem naciskamy, wyjmujemy. Nie musimy odkręcać, wkręcać. Wystarczy tylko dokręcić. Tak samo jest. Wyjmowana tuleja pod nogi 25 i 36. Dokręcamy i mamy w szybki, prosty sposób doczepione ramię pod wędkę. Później tylko na koniec wyjmujemy
i nie musimy wszystkiego odkręcać. Takie ramię jest fajne, praktyczne, tylko jest jeszcze taki temat, że musimy mieć tutaj inny kielich, czyli inną podpórkę, powiedzmy z góry, tak aby nam ryba przy szarpnięciu nie ściągnęła. Ale to zobaczycie zaraz sami. Spornik po 30, po 25. A jak wyjmiemy, pasuje do 36. I jednym ruchem odczepiamy, przyczepiamy i mamy do wędki. Teraz rozłożymy jakąś wędkę, zobaczymy co i jak. Tak to prezentuje się. Możliwość rozciągnięcia. I mamy ramię. Czyli najdłuższe ramię z tej serii. Mamy wędkę, doczepimy, postawimy, weźmiemy kąt wyżej, w zależności jak nad wodą jest, i mamy, jak widzicie, odpowiednie przyciągnięciu, ale wieje. Zestaw leży napięty, w razie co branie, czy w tą stronę, czy z tej strony na tamtą, wszystko jest idealnie. Tak mówię, wystarczy zmienić tutaj podpórkę, czyli samą końcówkę. Czyli samą końcówkę wykręcić i wstawić tu najwyżej kielich, tak aby wędka weszła z góry czy z innej firmy, tak aby blank kija był w środku, w ten sposób. Ale pokazałem wam na tym, to też daje radę, takie rozwiązanie. I w razie brania, szarpnięcia, nie spada, zobaczcie, wszystko jest pod ręką. Na przynęty i tak wszystkie dodatki, które mamy pod ręką. Piórnik na przypony. Do białych robaków pojemniki. Pudełko. Ale wieje. Oraz misa, sito. Oraz wiadro. Plecak, ręcznik i wszystko, co potrzebujemy nad wodą. Teraz pokażę jeszcze, jak to na rzekę mniej więcej by wyglądało. Czyli druga opcja, wysoko. Tej pozycji do góry, tylko tak jak mówię, teraz wartałoby kielich zamontować inny, tak aby środek wchodziło w bok. Zaraz wam pokażę. I tak mówię, z Prestona do podpórka do trzech dodatkowych wędek, tak aby mieć wszystko na stanowisku, dodatkowe wędki do wędkowania, do zmiany pod ręką. I tak prezentuje się
ten cały zestaw. Armadal, fotel, podnóżek, półki i tak to mniej więcej wszystko wygląda. Jak widzicie, można różnych podpórek użyć. W tym wypadku może być to i kielich, i tulipan. Kielich bardziej stosowałbym na rzekę, tulipan do łowienia, tak aby nam wędzisko nie wypadło ani na prawo, lewo, ani do przodu. I tak mniej więcej to się prezentuje przy długim ramieniu, które ma regulację góra-dół. Regulacja góra-dół i jeszcze tutaj. Przy dużym uciągu i tak to się prezentuje. Więc drodzy widzowie, mniej więcej tak to wszystko wygląda, jak zaprezentowałem to na filmie. Zestaw będzie pasował do łowienia federem z gruntu czy metodą odległościową, więc pokazałem to wam, jak to mniej więcej wygląda, czyli foter Armadal oraz półki boczne, ramię, podest i tak to wyglądało. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Do następnego, siema pyza. A teraz na koniec to składam, no bo cóż, nie zostawię tego tutaj na noc.